Hejka kochani, witajcie w 11 vlogmasie na moim kanale. No i troszeczkę zaspaliśmy, już minęły mi wszystkie lekcje online, już jesteśmy umyci i w sumie ja dzisiaj bardzo nie chciałem nagrywać vloga, bo mamy taki jeden dzień zapasu, ale jednak nagrywamy, więc co? Zaczynamy oczywiście od odpakowania prezentów naszego kalendarza adwentowego, czyli już 11 prezentu. Piotrek, gdzie jest mój prezent dla ciebie? Twój jest bardzo dużo. Już się nie mogę doczekać go otworzyć, a teraz jeszcze twój trzeba znaleźć. O, nie, to jest 14. Ej, nie ma twojego prezentu, Piotrek. No nie ma niestety twojego prezentu, także musisz się obyć smakiem. A nie, jednak nie, to jest to. To jest taki w sumie duży, co jakoś się zgraliśmy dzisiaj. Dobra, to ty pierwszy otwieraj, dawaj. Zawsze mi szkoda tych gwiazdek. Szczerze, nie mam żadnego pojęcia co to, a już wiem, dobra. Wygląda jak pościel. Jest to... Herbatka. Zestaw herbat dla herbaciary! Ej, fajne! No, chociaż mógł sobie przetestować wszystkie herbaty na tym świecie. No super, dziękuję bardzo. Tutaj są, czekaj. Masz herbatę czarną, białą, sraką i ja poproszę tę sraką. Tak? Sraką? Tak, tak. Dobra, to zaraz idziemy zrobić. A teraz otwieramy mój prezent. Proszę, trzymajcie kciuki, żeby nie było to, nie wiem, skarpetki. Zestaw do kąpieli. Trzymam kciuka. Co prawda domyślałem się, bo wymacałem już wszystkie prezenty. Ty! Ja wiem, że towar macany należy do macanta, ale nie ma tej reszty prezentów, dobra? No i mamy kocyk świąteczny. Jej! Brakowało mi. No, będzie pasował tutaj na kołderkę. Dobra, to w takim razie ja już się stąd nie ruszam, idę spać. Ej, do fryzjera mamy iść. Kurde. Dobra. Ale kocyk jest super, dziękuję bardzo. Nie ma za co. Dobra, ja już się ubrałem, także już będziemy lecieć do fryzjera i widzimy się już po fryzjerze, gdzie będziemy wyglądać 10 lat młodziej. Nie, tak szczerze, ja w tym momencie nie widzę, żeby potrzebował do fryzjera tak z boku, ale z góry. Mnie tak w górze grzywka, że po prostu muszę iść do fryzjera, bo inaczej umrę. No idziemy. My jesteśmy właśnie w aucie i Piotrek powiedział mi, że zaplanował, że sobie obetnie tutaj boki i zrobi irokeza takiego wielkiego. Co? No, tak mu mówiłeś, no. Mówiłeś, że chcesz zmienić coś. Ja chciałem na łyso. A, no tak, na łyso. Dobra, przepraszam, teraz zmieniasz, bo po prostu mi się już pomyliło. No, mogę na łyso? Tak, możesz na łyso, oczywiście, będziesz pięknie wyglądał. My już właśnie wróciliśmy od fryzjera i teraz będziemy gdzie lecieć. Co robimy teraz? Bo na pocztę muszę jechać, wiesz? Przepraszam cię. Dobra, lecimy na pocztę. My jeszcze w międzyczasie poszliśmy do Auchan i tu jest naprawdę świątecznie. Wszędzie są święta. Wow. Dobra, także my już wróciliśmy do domu i teraz w planach mamy... Ja muszę zmontować teraz vlogmasa, który się pojawi już za 2 godziny, więc mam jakieś 40 minut na zmontowanie, bo jeszcze wcześniej wspierający muszą mieć do vlogmasa dostęp. A jeszcze za 40 minut rozpocznie się prezentacja Apple'a. Jak wiecie, pewnie troszeczkę lubię tą firmę. Mimo tego, że dzisiaj się nie pokaże nic, co mnie za bardzo ciekawi, to i tak obejrzę, bo po prostu lubię oglądać. To jest jedyny film, który lubię oglądać. A ja idę umyć włosy trzeci raz dzisiaj. Jezu. Fryzjerka bardzo nas dobrze obcina, tylko po prostu my musimy sobie sami je tak, wiecie... A masz irokeza? Mówię, że robisz jednak irokeza. Ja już tutaj sobie jem wigilijne potrawy, pierożki z kapustką i grzybkami. Bardzo dobre, polecam. A tymczasem Kasper wciąż ogląda. A my za chwilkę lecimy z live'em, Kasperku. Woda środa. Wszystko w porządku, dobrze się czujesz, nie boli zębek. To super, mega. To już ci nie przeszkadzam, pa! Dobra, ja już obejrzałem prezentację i w sumie to trochę jest mi przykro, trochę słabo, bo spodziewałem, bo pokazali tak naprawdę tylko 3 rzeczy i nic ciekawego i tak naprawdę trwało to tylko 40 minut, a zapowiadali to jakby to nie trwało 2 godziny i nie pokazali tego, co chciałem, czyli takich małych lokalizatorów, które powinny się wreszcie pokazać. Mówię o nich od 3 miesięcy i nadal ich nie ma. Mam nadzieję, że się zaraz pokażą, bo chciałbym na przykład przyczepić taki lokalizator do Piotrka, żebym już wiedział, gdzie on jest i jak go zlokalizować, a i do maila, żeby go nigdy już nie zgubić. Nie pytajcie, czemu gubię psa. Nigdy nie zgubiliście psa, nigdy go nie szukaliście pod łóżkiem albo gdzieś. Dobra, my właśnie skończyliśmy już live'a, a teraz właśnie czytam komentarze pod ostatnim vlogmasem i natrafiłem się na jeden taki, który mnie bardzo rozśmieszył. Ogólnie vlogmasy, prezenty, wszystko fajnie, ale gdzie są do cholery mandarynki? Najbardziej świąteczne, co istnieje. Gdzie są do cholery mandarynki? No co teraz chciałem zrobić? Trzeba jechać po mandarynki. Nie no, nie będziemy jechać po mandarynki. Jak to trzeba jechać po mandarynki? No co, to nie będziemy jechać. No, kazali nam jechać po mandarynki. Szanuj widzów. Ubieraj się, jedziemy po mandarynki. Nie. Jedziemy po mandarynki, ubieraj się. Nie. Ogólnie szukamy jeszcze teraz baterii do mikrofonu, do aparatu i natknąłem się na tutaj taką jedno miejsce. Piotrek! Czy ty chcesz do cholery, żebym ja była gruba? No, patrzcie na to, tu, a jeszcze tu.
Sam sobie to zrobiłeś tutaj. To ty to mi tutaj włożyłeś. No bo ty to... Ty chcesz, żebym była gruba? Mówiłeś sobie wczoraj, nigdy nie będziesz gruba. Chcesz mnie utłuc, żebym była gruba? Tak, żeby cię już nikt nie chciałby ze mną. Piotr chciał się jeszcze czymś pochwalić, tutaj zrobił takie małe... Okolnie byliśmy u fryzjerki i fryzjerka ma córkę. Która miała właśnie takie malutkie stworki z Among Us i Piotrek uznał, że je zrobi. Julka nam zainspirowała do tego, żeby to jakby odtworzyć. Inspired by Julka, pozdrawiamy cię. Dziękujemy, bo naprawdę to było genialne. Wiecie, jak w sumie łatwo jest to zrobić, a ile to daje radości? Spróbujcie sobie. Tego trzeba kupić dużo plasteliny. Nawet nie dużo, nie trzeba jakoś tam dużo, ale koniecznie... Wykorzystałeś połowę plasteliny! Spróbujcie sobie zrobić takie figurki. To jest chłodnik, to jest cichy zabójca, to jest cichy impostor, a to jest zawsze wiecznie poszkodowany. No a ten to już trup. Czy ty naprawdę chcesz jechać po te głupie mandaryny? Oczywiście, że tak. Idziemy będę mandaryną. Idziemy po będę mandaryną. Znacie Every Night? Piotrek, my naprawdę idziemy po mandarynki. No. Czy ty jesteś chory psychicznie? Nie. A ja mam maseczkę z JotXC. Który to jest 11 listopada, sklepy są zamknięte, także korzystaj póki możesz. No tak, rzeczywiście. Zgadnijcie, jak to jest właśnie w Lidlu. Zadzwonię do chłopaków, to co chcą. Dobra, ale mandarynki. Mandarynki, tak, mandarynki. Potrzebujemy mandarynki. Czy są tu jakieś mandarynki? Czy tutaj są jakieś wolne mandarynki? Czy to są mandarynki? Nie, to są pomarańcze. To są mandarynki. Mamy mandarynki, okej. Okay. Odhaczone. No cześć, co tam? Odhaczone. Zobaczcie, jakie tutaj są przesłodkie wszystkie dekoracje na ciastka i w ogóle na różne rzeczy. Ja muszę to mieć. Że na pewno to. Dobra, my już wróciliśmy do domu, mamy te głupie mandarynki, a w takim razie ja wam, kochani, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Koniecznie zostawcie subskrypcję na dole, włączcie sobie ten dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, pa, pa.